Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam na ostatniej sesji tego tygodnia, piąty dzień listopada, piątek. Robimy sobie przegląd techniczny. Przepraszam, mamy po godzinie 9 i sprawdzamy sytuację techniczną już po otwarciu rynków kasowych w Europie. USD, JPY mam tutaj na początek, natomiast chciałbym na pewno dzisiaj poszukać układów już stricte na niskich interwałach ze względu na ostatnią sesję tygodnia, więc żeby to były też schematy, które będzie można rozegrać jeszcze w bieżącym tygodniu. W przypadku USDJPY możemy sobie pomierzyć ostatni swing spadkowy, tutaj kształtowany od godziny 8 na wczorajszym otwarciu sesji europejskiej, sesja czwartkowa to godzina 8, do godzin popołudniowych do otwarcia rynków kasowych w Stanach Zjednoczonych ten sentyment spadkowy się utrzymywał. Co na tą chwilę moglibyśmy na UIK-u sobie wyznaczyć? Ja podkreśliłbym poziom cenowy związany ze współczynnikiem 61,8, strefa podażowa nieco poniżej okrągłej bariery cenowej 114,00. Oznaczymy sobie to odcieniem czerwonego. Tutaj też jak najbardziej biegunowość stanowi potwierdzenie. Mieliśmy wcześniej w ramach tych dynamicznych spadków długi dolny cień na formacji świecowej, mocne wyciągnięcie, później wyjście dołem i rynek przetestował w drugą stronę ten sam poziom, również w dynamiczny sposób zostawił wyraźny górny cień na formacji świecowej, później dalsze spadki, tutaj trochę trendu bocznego. Jeżeli utrzymamy ten kierunek wzrostowy z ostatnich 2 godzin, to targetujemy to podejście w okolice właśnie 113,98, 114,00, powiedzmy w tych okolicach można będzie szukać ewentualnych krótkich pozycji na USDJPY, czyli na UIK-u, a brakuje nam około 20 pipsów, nawet niecałe 20 pipsów, więc spokojnie należy uznać, że jest to schemat na sesję dzisiejszą, na sesję piątkową, tak? Lecimy sobie dalej, lecimy na kabla. Tutaj ciekawe momenty na kablu się pojawiają. Strefa związana z wewnętrznym, głębokim mierzeniem 886. Pomiar swingu wzrostowego tutaj na przełomie września i października te wzrosty się rozpoczęły i zakończyły się tutaj powiedzmy w trzecim, czwartym tygodniu października. To jest 20, 21 czy 26 nawet wyrównane te maksima tak naprawdę. Od powiedzmy 28, 29 dopiero te spadki na dobre się rozpoczęły. Mieliśmy kilka mocniejszych świec spadkowych. Drobna korekta tutaj 3 listopada, sesja środowa, natomiast już sesja czwartkowa, godziny nocne czasu polskiego, czyli sesja azjatycka i dzisiaj również po otwarciu rynków kasowych w Europie czy po otwarciu tej sesji europejskiej mocne spadki są kontynuowane tego, co oglądaliśmy w dniu wczorajszym. Natomiast zbliżamy się do strefy popytowej 101.34.50, 1.34.55. Warto zwrócić uwagę na ten poziom, czy będzie próba wyciągania, podkupywania notowań tutaj, podkupywania kursu i czy będzie wyhamowanie po prostu, tak? Bo tylko i wyłącznie wyraźne wyhamowanie będzie potwierdzeniem wystarczającym, aby tutaj długich pozycji sobie próbować w tej strefie. Raczej nie polecam jakichś leceń oczekujących czy w ciemno zagrywania, natomiast tylko i wyłącznie gdzieś wyraźne wyhamowanie może tutaj nas skłonić, żeby próbować tych pozycji długich ze względu na dużą dynamikę spadkową, także musimy dostać potwierdzenie przeciwne, żeby to ryzyko zagrania podjąć. Dobrze, lecimy sobie dalej, lecimy do euro USD. Zobaczmy na mniejszym schemacie. Tutaj kable obserwowaliśmy na H4, natomiast jest to schemat, który obecnie prawie że jest wypełniony, więc z takiego interwału trzeba było ten scenariusz przedstawić. Jeśli chodzi o euro USD, wracamy do mniejszych TF-ów, przechodzimy na 30-minutówkę. Fala spadkowa od 3 do 4 listopada. Tutaj te spadki z 116,15, 116,20. Do wczorajszego dołka z godzin popołudniowych 1.15.25, tutaj oczywiście 1.16.15, 1.16.20, nie 116, przepraszam. Obecnie 38,2 jest testowane i tak naprawdę na tym 38,2 warto już przeobserwować, jak cena będzie się zachowywała. Natomiast wyjątkowo tutaj
Wskazałbym pułap mierzenia 50%. Bardzo dobrze technicznie wygląda ten pułap mierzenia 50%, ze względu tak na wcześniejszy wierzchołek i na te wcześniejsze dołki. Tutaj z początku listopada, z sesji 3 listopada przede wszystkim, to były godziny wczesno-popołudniowe i również wieczorne, czasu polskiego w tym poziomie, na tym poziomie cenowym 1,1570-72. Tutaj ten handel się odbywał i silne reakcje cenowe się pojawiały. Wyjście dołem. Kolejne podejście w dniu wczorajszym, przed otwarciem sesji amerykańskiej. Znowu dynamiczna reakcja w dół. I teraz tak naprawdę strefa pozostaje dla nas aktualnym oporem na euro USD, czyli na głównej parze walutowej. Możemy spróbować sobie poprowadzić jeszcze tutaj lokalną poglądową linię trendu, biorąc pod uwagę tą ostatnią podbitkę z ostatnich, powiedzmy, kilkunastu godzin, tutaj od tego 1,1525. I możemy sobie tutaj tą dynamikę wyznaczyć właśnie w postaci tej linii trendu, poglądowej linii trendu, i zobaczymy, czy w ramach takiego nachylenia będziemy tutaj tą wspinaczkę kontynuowali, czy będzie wyjście dołem i ewentualnie zanegowanie tego podejścia i sygnały prospadkowe. Zobaczymy sobie jeszcze może złoto teraz, dzisiaj. Jak to nam wygląda na złocie? Na złocie wzrosty, na razie listopad na drobny plus, bo startowaliśmy z pułapu mniej więcej 1780, mamy około 1800 dolarów za uncję, także pomimo tej drobnej przeceny na początku, teraz te straty zostały odrobione, natomiast musimy sobie przejść tutaj na szerszy TF. Scenariusz, zależy jak daleko będziemy od tego scenariusza, natomiast interesowałby mnie pułap i mierzenie tego typu. A patrząc na rozpiętość i to, że brakuje nam około 8-9 dolarów, to myślę, że spokojnie możemy wykorzystać ten scenariusz. Może nieco mniejszy interwał czasowy. Tak, pomiar z tej fali spadkowej, tutaj od 2 do 3 listopada, od 1796 do 1757. I szukamy zewnętrznego mierzenia 127,2. Fajnie powinno to się kształtować nam w strefę podażową, w strefę oporu na złocie. Mamy tutaj współczynnik 127,2 FIBO właśnie z tej fali spadkowej. Widzimy, że po godzinie 9 są nowe lokalne szczyty na złocie wybijane, a więc 1800 tak naprawdę już dotknęliśmy tutaj po godzinie 9. I spodziewałbym się dalej kontynuacji tych wzrostów z targetem właśnie 1806, 1807 dolarów za uncję złota. Także na złocie scenariusz, ewentualne shorty będziemy próbować dopiero 1806, 1807 w tym rejonie po wyhamowaniu. Myślę, że warto szukać krótkich pozycji dzisiaj na złocie.